16-letnia Olivia Cyman przepadła bez śladu. Rodzina nie ma z nią żadnego kontaktu, nikt nie wie również, gdzie może przebywać. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach, czas ma ogromne znaczenie. Olivia Cyman mieszka w gminie Parchowo koło Bytowa. Z relacji bliskich wynika, że ostatni raz była widziana w sierpniu tego roku, gdy pojechała do babci w okolicach Sulęczyna. Nastolatka poinformowała ją wówczas, że jedzie do drugiej babci, ale nigdy do niej nie dotarła. Od tamtego momentu z Oliwią nie ma żadnego kontaktu. Dziewczyna najprawdopodobniej przebywa z dorosłym mężczyzną, 22 lata, który w tamtym czasie pracował jako kierowca w firmie transportowej, jeżdżący na zagranicznych trasach. Para może przebywać za granicą, na co wskazuje odnaleziony samochód służbowy mężczyzny. Auto znajdowało się między Francją a Belgią, zostało porzucone, brzmi komunikat opublikowany na facebookowej stronie SOS Zaginięcia. Z przytaczanego przez policję rysopisu wynika, że Olivia ma 165 cm wzrostu, waży około 45 do 50 kg, jest szczupłej budowy ciała, ma długie czarne włosy i niebieskie oczy. Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na jej temat, jest proszony o jak najszybszy kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie pod numer 47 74 38 300 lub z najbliższą jednostką policji. Źródło: Facebook.